Moskwa wydala bułgarskich dyplomatów. Rosja wydaliła bułgarskich dyplomatów. Kreml wydalił z kraju bułgarskich dyplomatów. Ma to być odpowiedź na wcześniejszy krok Bułgarii, która rosyjskich dyplomatów wydaliła w marcu. W poniedziałek ambasador Bułgarii w Moskwie, Atanas Krystin, został wezwany do MSZ, gdzie poinformowano go o decyzji Kremla. Nie podano liczby wydalonych bułgarskich pracowników dyplomatycznych. Rosja wydala bułgarskich dyplomatów. To odwet na początku marca Bułgaria wydaliła dwóch rosyjskich dyplomatów. Kilkanaście dni później nakazała wyjazd 10 innym, zarzucając im działalność szpiegowską. Na początku kwietnia władze Bułgarii rozważały wydalenie ambasador Rosji Eleonory Mitrofanowej z powodu jej wypowiedzi, ocenionych jako sprzeczne z normami dyplomatycznymi i ingerujące w wewnętrzne sprawy kraju. Sprawa jak poinformował premier Kirył Petkow, upadła podczas negocjacji w sprawie uwolnienia 14 bułgarskich marynarzy z Mariupola, którzy w poniedziałek powrócili do kraju. Niemal tydzień temu Kreml poinformował o wydaleniu 45 polskich dyplomatów i konsulów. To również był efekt wcześniejszego wydalenia takiej tamaj liczby dyplomatów przez Polskę. Nie jesteśmy zdziwieni, spodziewaliśmy się takiej reakcji mówi wówczas interim.pl rzecznik MSZ-Łukasz Jasina.